Na większą cześć i chwałę Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, a nam na pożytek zbawienny czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza, na uroczystość świętego Stanisława Kostki, patrona Polski, lekcję wyjętą z Księgi Mądrości. Sprawiedliwy, jeśli umrze przedwcześnie, doznał chłody. Czcigodna bowiem starość nie ta jest, która trwa długo lub odmierzana jest liczbą lat. Za siwiznę uchodzi rozum człowieka, a za wiek sędziwy życie nieskalane. Umiłowany Bogu się spodobał, a żyjąc pośród grzeszników został zabrany. Wyrwany został, by złość nie odmieniła jego umysłu, albo ułuda nie oszukała jego duszy. Urok bowiem marności zaciemnia dobro, a niestałość pożądania powoduje upadek duszy niewinnej. Stawszy się w krótkim czasie doskonałym, wypełnił czasu wiele. Podobała się bowiem Bogu dusza jego, dlatego pospieszył, by wyprowadzić go z pośrodka nieprawości. Ludzie zaś widzą to, nie rozumiejąc ani nie rozważając w tym sercu, że łaska Boża i miłosierdzie jest ze świętymi Jego i troszczy się o swoich wybranych. Sprawiedliwy, zmarły oskarża żyjących bezbożnych, a młodość prędzej zakończona długie życie niezbożnego. Oraz Ewangelię według świętego Mateusza, której z uszanowania powstawszy jako słów Bożych wysłuchajcie. Onego czasu przywieziono do Jezusa dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się, a uczniowie gromili je. Lecz Jezus rzekł im, dajcie dzieciom pokój, a nie wzbraniajcie im przychodzić do mnie. Takich jest bowiem Królestwo Niebieskie. A włożywszy na nie ręce, odszedł stamtąd. A oto ktoś, zbliżając się, rzekł mu, nauczycielu dobry, co mam czynić dobrego, aby osiągnąć życie wieczne? A on mu rzekł, czemu mnie pytasz o dobro? Jeden tylko Bóg jest dobry. A jeśli chcesz wnieść do żywota, zachowuj przykazania. Rzekł mu, które? Jezus zaś powiedział, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca swego i matkę swoją, a miłuj bliźniego twego jak siebie samego. Rzecze mu młodzieniec, wszystkiego tego strzegł od młodości mojej, czegoż mi brak jeszcze? Powiedział mu Jezus, jeżeli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a przyjdź i pójdź za mną. Tyle słów Ewangelii Świętej przeznaczonych na dzień dzisiejszy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, bardzo wiele zawdzięczamy zakonowi towarzystwu Jezusowemu. Można powiedzieć, etos Polski, taką jaką znamy, taką jaką hołubimy w sercu, jest dziełem w dużej mierze jezuitów. Oni to, postępując za dalekosiężnym planem papieża czy papieży, uczynili z Polski skuteczne narzędzie w ewangelizacji, można powiedzieć w rekonkwiście schizmatyckiego wschodu. Uczynili Polskę antemurale przeciwko nawale z północy, protestanckiej północy i protestanckiemu, można powiedzieć, zachodowi, Rzeszy Niemieckiej. Dzięki wysiłkowi jezuitów, przypieczętowanemu krwią jezuicką, Polska jest tym, co znamy i kochamy, tą Sarmacją z lat dziecinnych, tą Sarmacją z baśni, z opowieści, z tych pewnych zawiadiackiej radości, pieśni wojennych, pieśni maryjnych, różnych dzieł kulturowych. Wespezjan Kochowski, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Konstancja Benisławska, oni wszyscy przewinęli się przez szkoły jezuickie albo pijarskie nieco później. I tak Bóg wybrał jezuitów i wybrał Polskę jako swoje narzędzie. Jak długo Polska była wierna temu ideałowi, tej Bożej prawdzie, tak długo Polska postępowała w chwale i rosła w chwale u Boga i u ludzi. Jak już mówiłem, jezuici mieli wielki plan dla Polski. Święty Andrzej Bobola, autor ślubów króla Jana Kazimierza, Piotr Skarga, czcigodny Piotr Skarga, czcigodny sługa Boży Melchior Grudziecki. Oni wszyscy własną krwią podpisali ten projekt. Polska, Rzeczpospolita Narodów, antemurale chrześcijaństwa. I oto jednym z pierwszych, a właściwie najpierwszym świętym jezuickim, jednym z pierwszych tych jasnych gwiazd na firmamencie naszej ojczyzny, na firmamencie zakonu Towarzystwa Jezusowego był święty Stanisław Kostka.
Rodził się w połowie XVI wieku, dokładnie w 1550 roku. Zmarł jako 18-letni młodzieniec kilka miesięcy po złożeniu pierwszych ślubów w towarzystwie Jezusowym. Jako dziecko, jak wszyscy wiemy, albo przynajmniej większość z nas, był bardzo wrażliwym dzieckiem, bardzo pobożnym i delikatnym. Rodzice uznali, że najlepszym ścieżką kariery, najlepszym rozwojem dla niego będzie szkoła jezuicka we Wiedniu. Jezuici plenili się jak chwast, można powiedzieć, po całej Europie. Stali się niezwykle popularni. To był jak ogień, który przewalał się przez wszystkie kraje. I już kilkadziesiąt lat po świętym Ignacym i Loyoli jezuici byli wszędzie. I byli taką rzeczywiście nadzieją Kościoła katolickiego. I oto Stasiu Kostka, młody chłopaczek, delikatny, wrażliwy, został sam we Wiedniu. Wyśmiewany przez chłopaków, próbowany, powiedzmy przyzwyczajany do prawdziwego życia, jak to mówią w cudzysłowie, nie poddał się temu światu. Pozostał czysty. W jego sercu rozpaliła się wielkie pragnienie, pragnienie świętości. I oto Matka Boża natchnęła go i Duch Święty natchnął go pragnieniem wstąpienia do Towarzystwa Jezusowego, przyłączenia się do tego wielkiego projektu, którym był plan odbicia Europy z rąk protestanckich, ale nie tylko. Oczywiście rodzice nie zgodzili się, rodzice myśleli, że to tylko głupota. Stanisław Kostka uciekł do Augsburga, do Piotra Kanizjusza, przyszłego świętego jezuickiego też. Następnie znalazł się w Rzymie i tam w Rzymie ostatecznie osiadł. Wstąpił do nowicjatu. Był człowiekiem, który imał się wielu pokornych spraw. Miał wizję, miał wielkie wizje. Dwukrotnie przyjął komunię świętą z rąk, można powiedzieć, świętego lub anioła. Pierwszy raz we Wiedniu, kiedy jego właściciel domu, który wynajmował, luteranin, nie chciał dopuścić księdza do świętego Stanisława Kostki, gdy ten był chory. Drugi raz w drodze do Augsburga, kiedy szedł do generała jezuitów, by spytać się o to, czy może być jezuitą. Przez pomyłkę wstąpił do kościoła luterańskiego, do zboru luterańskiego, a tam już czekał na niego anioł z komunią świętą. Chłopiec miał wizję i chłopiec znał dobrze świat nadprzyrodzony od najmłodszych lat, jak widzimy. I oto 10 sierpnia w uroczystość świętego Wawrzyńca, męczennika, znów natchniony duchem, tym razem duchem proroctwa, wypowiedział życzenie, chciałby umrzeć w dzień święta, w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jako swego rodzaju hołd dla Najświętszej Maryi Panny. I to życzenie, jakże dziwnie brzmiące w naszych uszach, wypełniło się. Matka Boża wzięła go do siebie. 15 sierpnia 1568 roku święty Stanisław odszedł do nieba. Nic nie zrobił, nieprawdaż? Kilka wizji, troszkę modlitw, troszkę dobrego przykładu dla ludzi, a niemniej zabłysnął jak meteor. Jego śmierć, a później jego życie stało się sławne, najpierw w Rzymie, a potem na całym świecie. I oto to jest ten święty, który uratował Polaków pod Chocimiem. To jest ten święty, który uratował Polaków pod Beresteczkiem. Meteor, który przemknął przez chwilę 18 lat życia. Co to jest 18 lat życia? To tylko dzieci mogą, może dzieciom się może wydawać, że to jest wiele. My starsi dobrze wiemy, że to jest nic. A jednak Bóg wybrał takie pokorne narzędzie na wieczysty symbol i wieczystą ideę, która spaja nie tylko świat chrześcijański, ale także, a dla nas chyba niemalże w pierwszej mierze, ideę naszej ojczyzny. Jest jednym z tych świętych wielkich patronów. Jak nasza ojczyzna, i tutaj znów znak z nieba, bo nie tylko Stanisław Kostka, ale i Andrzej Bobola, obaj nietknięci palcem śmierci, ich ciała są nierozłożone. Obaj oddali życie dla Boga, a poprzez Boga dla naszej ojczyzny. Obaj są symbolem naszej ojczyzny, tej niewinności, tej bieli w naszej fladze, za którą warto oddać życie, za którą warto przelać krew, czerwoną, amarantową krew. I tej historii, długiej, długiej historii pełnej cierpienia, jakiś symbolem chyba najlepszym jest święty Andrzej Bobola. Zmasakrowany, lecz niezniszczalny. Jest dowodem na to, tak jak i Stanisław Kostka, że to Bóg jest Panem tego świata i Panem tej historii. Cokolwiek Bóg pobłogosławi, tego świat nie jest w stanie zniszczyć. Cokolwiek Bóg chce, by to trwało, tego nic i nikt nie jest w stanie unicestwić.
Święty Stanisław Kostka jest dla nas symbolem niewinności. Niewinności takiej, jaka powinna panować w sercach naszych bliskich, w sercach naszych współziomków, w naszej ojczyźnie. O taką niewinność warto zawalczyć pod sztandarem świętego Stanisława Kostki. O taką Polskę jeszcze raz warto podnieść nawet broń. Święty Stanisław Kostka, patron Polski, patron niewinności, święty, który żył tylko i wyłącznie dla Boga, stał się umocnieniem naszej ojczyzny. Obyśmy nigdy nie zapomnieli o nim, o jego życiu, o tym, czym jest i co symbolizuje dla naszej ojczyzny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.